Mam nadzieję, że moja kamerka ogarnie późną porę, ponieważ mam wolne i chciałem dla Was nagrać coś z ostatnich wydarzeń z policyjnego świata. Więc dzisiaj będzie o incydencie z miasta Kenosha, czyli o kolejnym zdarzeniu, gdzie policja postrzeliła czarnoskórego mężczyznę w wyniku interwencji. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Na początku zapraszam na mojego Patronite, jeżeli chcecie, macie ochotę wesprzeć mój kanał. Link będzie oczywiście w opisie filmu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji, która miała miejsce nie tak dawno temu, bo dosłownie kilka dni temu. Z tego co przeczytałem, miała ona miejsce 23 sierpnia chyba. Ale możecie mnie poprawić, ponieważ nie jestem pewien. A 24 sierpnia chyba wrzucono dopiero film z tej interwencji, nagrany notabene z perspektywy trzeciej osoby z okna jednego z obserwatorów. Notabene nie polecam tak robić, nie obserwujcie, nie nagrywajcie pracy policji, szczególnie kiedy do kogoś strzela. Może zrobimy tak, opowiem wam całą tą sytuację z dwóch perspektyw, ale najpierw zobaczcie sobie, jak wyglądał film. Na filmie ewidentnie widać jedną rzecz. Policjanci krzyczą coś do pewnego mężczyzny, który obchodzi samochód pomimo wydawanych jakichś tam poleceń policjantów, podejrzewam do tego, żeby się zatrzymał. Wchodzi do samochodu, w tym momencie policjant chwyta go za koszulkę i z broni służbowej oddaje do niego kilka strzałów, w wyniku których mężczyzna jest ciężko ranny i zostaje dowieziony do szpitala. O dziwo, całą sytuację podobno przeżył. Jest to informacja na stan 25 sierpnia, czyli wczoraj wczesnym rankiem. Nie wiem, czy mężczyzna żyje dalej. Jeżeli się czegoś dowiem, to najprawdopodobniej dodam wam napisy w montażu. I tutaj tak naprawdę wysuwają się jak zwykle dwie narracje. Narracja mediów, szczególnie mediów gdzieś tam z tej lewicującej strony, z którym utożsama się teraz ruch, albo z którym ruchem utożsama się właśnie ta strona, czyli ruch Black Lives Matter. I narracja strony policyjnej, szczególnie takich policyjnych instagramerów czy jakichś youtuberów. I będę się tutaj opierać na jednym z moich ulubionych, który jest bardzo sympatycznym, notabene człowiekiem. I w dużej mierze to on zainspirował mnie też do założenia moich social media, mojego YouTube'a i tak dalej, czyli o Mike the Cop. Że jest to najczęściej bardzo życzliwy człowiek, ma potwierdzone info, nie operuje na taniej sensacji i jest według mnie bardzo zdroworozsądkowym facetem, który notabene już nie jest policjantem, zrezygnował po tym, jak zaczęto traktować policjantów w Stanach. Powiedział, że nie chce w tym uczestniczyć i zwolnił się ze służby. I wcale mu się nie dziwię. Jeżeli mnie by tak traktowali, to zrobiłbym, podejrzewam, to samo. Więc może weźmiemy sobie na sam początek narrację, jaką kreuje ABC News i CNN. Przytoczę wam to, co było napisane na ABC News. Podają oni dwa fakty. Po pierwsze, że faktycznie miało miejsce takie zdarzenie, gdzie policja podejmowała interwencję wobec mężczyzny. I tutaj też jest napisane, że właśnie był on, jest on w tym momencie hospitalizowany w ciężkim stanie. I jak przytaczają, dotarli niby do osoby, która to filmowała, do jakiegoś 22-letniego chłopaka, który mówi, że faktycznie, że z tego co słyszał, policjanci krzyczeli do tego mężczyzny: rzuć nóż, ale on w ręku tego chłopaka noża nie widział, do czego się odniosę później. I potem został postrzelony przez policję w plecy. Potem jest parę słów o tym, że w wyniku tego wybuchły protesty w Stanach, że policjanci w całym oporządzeniu, takim tym, jak to jest napisane, anti-riot gear, użyli gazu pieprzowego, no takie standardowe gdzieś tam granie na ludzkich emocjach i robienie ze zwykłej policyjnej roboty cholera wie czego, no straszna rzecz, że policjanci z oddziału przeznaczonego do tłumienia zamieszek mieli na sobie zbroję przeznaczoną do tłumienia zamieszek. Niesamowita sprawa, kto by się spodziewał. Surprise, motherfucker. Nie lubię takiego szukania taniej sensacji. No niby to jest poważna stacja, tak jak TVN24, a żeruję na taniej sensacji, tak samo jak TVN24. No zresztą jak każda duża stacja, no, niestety.
Tak się sprzedaje dziennikarstwo w dzisiejszych czasach. Natomiast CNN idzie jeszcze dalej. CNN mówi o tym, może inaczej, nie mówi tego wprost, natomiast operuje jakimiś cytatami ludzi, których podaje jako anonimowych informatorów, że mężczyzna był niewinny, że był bezbronny, że miał trójkę dzieci, co jest zresztą prawdą, i tak dalej, i tak dalej. Okej, to może być prawda, że ktoś ma trójkę dzieci, ale co to zmienia, to jak się ma trójkę dzieci, to nie można popełnić przestępstwa? No nie wiem, tak chyba do końca nie działa. I z mojej perspektywy zawodowej też mogę to potwierdzić. To jest ta jedna strona retoryki. Teraz podam wam stronę numer dwa, czyli stronę z perspektywy policjanta ze Stanów, wieloletniego gliniarza notabene, którego bardzo szanuję i tak jak powiedziałem, był on też moją inspiracją trochę do założenia kanału. Od razu mówię, nie jestem w stanie zweryfikować jego słów. Nie byłem w stanie dotrzeć do żadnych oficjalnych stron rządowych, ponieważ są one w dużej mierze też poblokowane. Może rozjaśnię trochę kompa, to będzie mnie lepiej widać. Ponieważ są one często, najczęściej poblokowane przynajmniej dla ludzi spoza Stanów Zjednoczonych, przynajmniej ja nie mogłem tam do tego dotrzeć, nie chcę mi się Tora odpalać. Więc nie jestem w stanie zweryfikować tego, co on mówi. Natomiast jest, trzyma się to kupy, jestem w stanie w to uwierzyć. Tym bardziej, że no, też jestem w stanie uwierzyć w to, że on jako świeżo tak naprawdę zwolniony ze służby policjant ma dalej kolegów w policji, jest w stanie dotrzeć do pewnych informacji, że tak powiem, pod stołem i ma on coś, do czego my na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie dotrzeć. A mówi on o tym, że po pierwsze, policjanci zostali wezwani do tego Jacoba Blake, który został przez policjantów postrzelony, dlatego, że Jacob Blake latał po ulicy i wymachiwał nożem i było to związane z przemocą domową, a nie dlatego, że chciał rozdzielić dwie kobiety, które się biły między sobą, bo takie było podane główne powód interwencji, że ten Jacob Blake miał pomóc gdzieś tam w jakimś konflikcie między dwoma kobietami, czy miał być jakoś zaangażowany w ten konflikt. Nie, interwencja dotyczyła tego, że lata on z nożem po ulicy i ma to związek z przemocą domową. Sprawa numer dwa, która też nie była podana w żadnej stacji tak naprawdę. Jacob Blake, z tego co pisze Mike the Cop, policja użyła wobec Jacoba Blake tasera. Niestety tylko jedna sonda wbiła się w jego ciało. Obwód się nie zamknął i ten taser nie zadziałał. Taser nie jest idealnym narzędziem, jest dobrym narzędziem, ale nie jest idealnym narzędziem. Nie zawsze on zadziała, to jest tylko i wyłącznie rzecz. Tak samo broń palna, nie macie żadnej gwarancji, że strzelając do sprawcy, zostanie natychmiast obezwładniony, dlatego też zawsze śmieszą mnie te wszystkie zarzuty, dlaczego policja nie strzelił tylko raz. Ale miałem o tym filmik, pośrednio miałem o tym filmik, dlaczego nie strzela się w nogi, zapraszam, jeżeli chcecie go obejrzeć. Sprawa numer 3. I odniosę się teraz trochę do tego, co przeczytałem na CNN i na ABC. Policjanci mieli do niego krzyczeć, rzuć nóż, ale nikt nie widział tego noża w ręce. No to dziwne, bo ja oglądam to nagranie w bardzo słabej jakości, jednak coś tam w ręce Długiego u niego widzę, jak on wchodzi do tego samochodu. To jest kolejna taka głupia retoryka, że no nikt nie widział noża. No okej, ja też nie widzę noża, ale już nikt nie napisał o tym, że miał w ręce jakiś długi, ciemny przedmiot, który mógł przypominać nóż. No to jest takie wycinanie tylko wygodnych dla mnie faktów i wygodnych faktów dla mojej retoryki, po to, żeby to się fajnie sprzedało. Jeszcze mając na uwadze to, jakie teraz jest zamieszanie w Stanach z całymi tymi protestami, które się zaczęły tak naprawdę od śmierci George'a Floyda, które tak naprawdę nie jest takie zero-jedynkowe, jak się wszystkim wydawało i tak naprawdę jak wydawało się też mnie. Ja też dałem się ponieść emocjom, nie powiem, i nagrałem taki, a nie inny film, który myślę, że teraz nagrałbym troszeczkę inaczej, jeżeli miałbym dojście do tych wszystkich wiadomości, które potem się okazały z autopsji pana George'a Floyda i tak dalej. Ale nie o George'u Floydzie jest ten film. Tak. No ja tam jednak w ręce coś widziałem, ale tak jak mówię, no to jest skrajanie jakichś wybranych elementów wiadomości, rzeczywistości po to, żeby dopasowało się do naszej pokrętnej retoryki, naszej w sensie mówię medialnej. Wcielam się teraz w rolę mediów. Według informacji, do których dotarł Mike the Cop, mężczyzna podczas interwencji trzymał w ręce nóż, nie wykonywał poleceń policjantów, żeby odłożyć ten nóż. Co więcej, powiedział policjantom, że ma w samochodzie broń i że teraz właśnie po tą broń idzie. Odwrócił się, poszedł do samochodu, policjanci krzyczeli do niego drop the knife, drop the knife. On nie reagował na te polecenia policjantów, a tak naprawdę gdyby ten nóż odrzucił, to sytuacja podejrzewam skończyłaby się wtedy. Policjanci obaliliby go, jakoś doprowadzili do jego, albo jakoś doprowadzili do jego obalenia, do jego obezwładnienia i mężczyzna nie leżałby teraz w szpitalu w ciężkim czy tam w krytycznym stanie. No i kiedy dotarł do samochodu,
otworzył drzwi i sięgnął do środka, policjanci wystrzelili ze swojej broni. No, ciężko tutaj jedną reakcję, według mnie. Jeżeli oczywiście zakładamy, że wszystko to, o czym przeczytałem na Instagramie Mike the Cub, a wrzucę wam tutaj, podejrzewam, screenshota z tego, żebyście sobie sami to przeczytali oczywiście po angielsku i sami wyciągnęli jakieś wnioski, jeżeli to jest prawda, bo równie dobrze to może być jakiś bullshit i wcale nie musicie Mike the Cub wierzyć, zawsze trzeba zachować jakiś dystans, bo wcale nie musi to być prawda, on też mógł zostać okłamany, jakoś ta informacja mogła być zmanipulowana, natomiast jeżeli to jest prawda, to ciężko dziwić się policjantom, że zareagowali w taki, a nie inny sposób. Mężczyzna już miał w ręku jedną broń, a powiedział policjantom, że idzie po broń palną do samochodu i zaczął sięgać po drugą broń, no to co wy byście zrobili na miejscu policjanta? Pamiętajcie o tym, że każda osoba pracująca na ulicy, czy policjant, strażak, strażnik miejski, ratownik medyczny, chce wrócić w całości do domu. To jest nasz priorytet. Wrócić do domu, do naszych rodzin, dziewczyn, zwierząt, naszego zwykłego życia, napić się piwka. Nikt nie przyszedł do policji po to, żeby ginąć. Do policji, wojska, straży. Jasne, że czasami tak się dzieje, to jest wpisane w nasz zawód i musimy się z tym liczyć i jak ktoś z nas zginie, to no, nikt nie ma pretensji do całego świata, jeżeli to było w takich okolicznościach, a nie innych, po prostu nie jest to niczyja wina, to takie jest życie, ale no, nie widzę powodu, żeby bezmyślnie nadstawiać karku tylko po to, żeby, nie wiem, to się potem spodobało opinii publicznej. Jeżeli tak ma to wyglądać, to nie dziwię się, że Mike the Cub zrezygnował ze służby i jeżeli tak by miało to wyglądać u nas, mam nadzieję, że to się nigdy nie obróci przeciwko nam w taki sposób, jak tak to się teraz dzieje w Stanach, a akurat Stany to był chyba ostatni kraj, który podejrzewałbym, że będzie się w nim działo coś takiego, jak dzieje się teraz. Jeżeli powiedzielibyście to mi w zeszłym roku, to bym wam się pukał w głowę, powiedziałbym, że to jest niemożliwe. I tak jak powiedziałem, wcale mu się nie dziwię. No nieszczęście, nie stało się dobrze, no został ciężko ranny człowiek, mam nadzieję mimo wszystko, że on przeżyje, bo nikomu nie życzę śmierci. Też z perspektywy bezpieczeństwa prawnego policjantów byłoby to, myślę, lepsze, gdyby ten mężczyzna przeżył, bo zresztą widzimy, jak się policjantów w Stanach teraz traktuje, no wszystko rzuca się na ich plecy i zbliżające się wybory, czy już właściwie wybory, które trwają, kampania prezydencka, to jest teraz partia szachów. To jest partia szachów do rozegrania i jak zwykle jedną z figur na tej całej planszy jest policja. Tak naprawdę myślę, że obaj kandydaci są w stanie zrobić wszystko i zagrać policją tak, żeby to się podobało ludziom, żeby na nich zagłosowali, więc dużo wytrwałości, dużo szczęścia tym policjantom życzę. Mam nadzieję, że nic im się prawnie przede wszystkim nie stanie, bo fizycznie już wiemy, że wyszli z tego cało. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam te dwa skrajne punkty widzenia. Punkt widzenia mediów, który gdzieś tam próbuje wykreować jakąś rzeczywistość. Punkt widzenia amerykańskiego policjanta, który nie do końca tak naprawdę musi być prawdziwy, ale mam nadzieję, że jakoś spolaryzuje dyskusję przynajmniej. Standardowo zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam na mojego Instagrama, gdzie wrzucam jakieś fotki ze służby, z treningów, na mojego Discorda, gdzie możecie porozmawiać z prawdziwymi gliniarzami, strażnikami granicznymi i tak dalej. Na Face'a, grupę na Face'ie. Trzymajcie się i hej!